Szukając nowych wyzwań, przypomnieliśmy sobie o komentarzu pod filmem Piotra Bielaka, gdzie mielibyśmy spotkać się i wspólnie coś nagrać, więc aby nie pozostać gołosłownym, odezwaliśmy się do niego i udało nam się spotkać. Miło, to mi się nie wierzy, ale osobiście jak cześć. Mateusz. Piotr, siema. Mateusz. Jak to? Ja nazywam się Piotr Bielak, ze mną jest Dawid z kanału Quater. I mamy dzisiaj pomysł na odcinek taki, żeby nagrać odcinek, w którym to zrobimy. Dzisiaj będziemy zamieniać się na rowery. Ja spróbuję trochę swoich standowych trików zrobić na jego rowerze. Piotr wsiądzie na mój rower i spróbuję zrobić trochę trialu. Na takiej maszynie, elegancko. A jak później jeszcze zostanie trochę czasu, to może zrobimy tak, że ja wsiądę na twój rower i spróbuję postantować, a ty na mojej trialówce potrialujesz. No dobra, może się uda. No to elegancko. Pomysł jest, więc jedziemy z tematem. W dzisiejszym odcinku będzie konkurs, w którym do wygrania będą te gripy NS-a, a żeby dowiedzieć się, w jaki sposób możecie je zdobyć, to oglądajcie ten film do końca. Gorzej, jak mi się spodoba i zostanę na tym sprzęcie. Prosty jesteś? Tak, ale nie ma jeszcze tematu. Płynnie. Chyba prędkości jednak trzeba, nie? No, tak. Zobaczyć na jakąś przeszkodę. Jest i pierwsza przeszkoda. I stan. Kurde, jestem w szoku. No właśnie, jeśli mielibyście tak scharakteryzować, czym się różni trial od stuntu? Wszystkim w zasadzie. Zaczynając od sprzętu, że rowery mają zupełnie inną geometrię. Nie mają amortyzatorów trialu. Dokładnie. Każdy rower ma drobne usprawnienia, tak jak u Dawida na przykład papier ścierny po to, żeby sobie stanąć na ramię. Tak na przykład na oponie już za bardzo nie da się nic zrobić, bo jest jak na lodowisku. Tak. Więc część trików po prostu nie wejdzie na jednym i na drugim rowerze. A poza tym, no to chyba techniki. Wszystkie triki są tak inne, że w zasadzie nie ma tutaj co porównywać. Na trialówce bardziej się skacze i robi triki na prędkości, a tutaj są takie triki bardzo specyficzne, bardziej figury. A różnice są takie, że trialu aż tak dużo osób nie hejtuje. To też prawda. To jest, my się śmiejemy u nas w środowisku, że to jest taka elitarna dyscyplina sportu. Ale jest tak elitarna, że nikt jej nie uprawia praktycznie, więc nie wiem, z czego my się cieszymy w porównaniu do stuntu, gdzie jeżdżą setki albo i tysiące dzieciaków. No samo to, że ty zrobiłeś film, czy stunt istnieje. No. Nie ma filmu jeszcze, czy trial istnieje. No to wiesz, to było po to, żeby się wybić na stuncie. Pierwszy raz siedział na rowerze, ale masz kozę, co? Wróciliśmy na swoje rowery. Piotrze, jak nam się jeździło na standardowym rowerze? Bardzo fajnie. Już nie pierwszy raz miałem okazję jeździć na takim rowerze i jestem zachwycony tym, jak łatwo na przykład robić wheelie na tych sprzętach. Macie tak fajnie kierownice ustawione, ta geometria jest tak zwarta, wszystko jest tak sztywne, że sam nie wiedziałem, że tak dobrze potrafię wheelie. A co do jeszcze takich innych obserwacji, no to fajnie, bo można podstawowe techniki trialowe zrobić na waszych rowerach, więc to jest coś wartego odnotowania, że możecie poćwiczyć w
swoich klimatach takie rzeczy. No a tobie co się podobało? Mi udało się zrobić tylko dwa triki na twoim rowerze. Nie lubię twoich pedałów, a moje piszczele ich nie lubią. Bo pęknięte. Nie, bo są ostre. Zdziwiła mnie bardzo waga tego roweru. No, ten rower jest lżejszy niż myślałem. Hamulce są za mocne. Po przesiadce na swój rower z powrotem czułem, jakby to w ogóle nie hamowało. No i co? Fajnie się jeździło. Czy uda się to z tym? I to nie wiem dobrze. Żartuję. No mały, tak? Jest mi bardzo miło w ogóle, że zaprosiliście mnie do filmu na swoim kanale i do widzów waszego kanału mam taki apel gorący, żebyście subskrybowali ten kanał, Kwater, bo tutaj są dwie ważne rzeczy, które ja bardzo szanuję, czyli pierwsza to, że nie ma clickbaitu, czyli dziwnych tytułów, których treści no, nie będę wam tłumaczył, a druga rzecz to jakość obrazu i to, jak wyglądają te filmy. Chłopaki wkładają w to masę serca, widać, że wiedzą, o co chodzi, więc warto subskrybować ten kanał. Nie żałujcie tego przycisku chłopakom. Dzięki i pozdro! A my wraz z Dawidem zapraszamy na kanał Piotra Bielaka. Zachęcamy gorąco również do subskrypcji jego kanału. Link znajdziecie oczywiście w opisie. Także do zobaczenia. Wrażę, Marcin, że ci wjechałem. Spoko. Konkurs, o którym wspomnieliśmy, polega na tym, że musicie zrobić dwie rzeczy. Pierwsza to zasubskrybowanie kanału Piotra Bielaka oraz naszego, czyli Kwater. A do tego napiszcie w komentarzu, dlaczego to właśnie wy powinniście dostać te grypy. I ze wszystkich odpowiedzi wybierzemy według nas najciekawszą i ta osoba dostanie to. Thank you.